Obraz Jacka Malczewskiego przy fortepianie zaginął w czasie II wojny światowej. Losy dzieła radomskiego artysty pozostawały nieznane do listopada 2019 roku. Wtedy to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostało poinformowane przez Muzeum Narodowe w Warszawie, że obraz został wystawiony na sprzedaż w domu aukcyjnym w Londynie. Posiadacz obrazu, Kevin McCormack, w wyniku bezpośrednich negocjacji z Ministerstwem Kultury podjął decyzję o dobrowolnym i bezwarunkowym zwrocie obrazu do Polski. Autentyczność obrazu potwierdzała ekspert malarstwa Jacka Malczewskiego, Paulina Szymalak-Bugajska, kierownik działu sztuki dawnej Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Kiedy dostałam fotografię z londyńskiego domu aukcyjnego przedstawiającego obraz Portret dwóch sióstr artysty czy przy fortepianie, no to nie mogłam uwierzyć. Pierwszy raz w ogóle zobaczyłam tą pracę w kolorze. No już widziałam ją na żywo, więc no, też robi wrażenie oczywiście. I no szok, niedowierzanie. A jednocześnie, no szczęście, że po prostu kolejna praca się odnajduje. Obraz przy fortepianie Jacek Malczewski namalował w 1877 roku. Poinformowałam prawowitego właściciela Muzeum Narodowe w Warszawie. Cała procedura została uruchomiona, trwało to kilka miesięcy. W tym czasie nic właściwie nie wiedzieliśmy, jak sprawa wygląda, jak się toczy, czy w dobrym kierunku. I dopiero w ostatnich tygodniach otrzymałam informację z Muzeum Narodowego z Warszawy, że wszystko zakończyło się sukcesem i obraz wraca do Polski, do Warszawy. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadal poszukuje ponad 70 obrazów autorstwa Jacka Malczewskiego, będących polskimi stratami wojennymi. Najbardziej znane wśród nich to autoportret z 1910 roku, portret Juliusza Hermana, doktora Brzezińskiego z 1886 roku i portret Ksawerego Branickiego z 1908 roku.